Witam Was serdecznie w kolejnych pytaniach, kluczowych pytaniach, które zadaje Jezus swoim słuchaczom. Może to pytanie będzie dla Ciebie istotne i ważne, może na tym etapie, w którym się znajdujesz, właśnie to pytanie będzie Ciebie bardziej dotyczyło, albo przynajmniej to pytanie rozpocznie pewien proces różnych refleksji, które się pojawią w Tobie, a myślę, że to pytanie każdy powinien sobie zadać, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji życia jest. To jest pierwsze pytanie z Ewangelii Łukasza, i jest ono zaczerpnięte z sytuacji z dzieciństwa Jezusa, kiedy rodzice Jezusa zgubili go i Jezus zadaje pytanie, dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Warto przy tym pytaniu zwrócić uwagę na pewien detal, pewien szczegół, który może nam przydać się podczas innych rozważań, bo wówczas zobaczymy zdecydowanie większą różnicę. Otóż tym detalem, tym szczegółem jest. Dlaczego mnie? A więc konkretnie osobę. W kontekście tej sytuacji może pojawić się pierwsza kwestia, mianowicie jak można zgubić kogoś ważnego dla siebie. Pierwsza odpowiedź na to pytanie wydaje mi się być taka, że przestaje być ktoś dla nas ważny, dlatego gubimy tą osobę i w to miejsce wstawiamy zupełnie kogoś innego, czy czasami też rzecz. To jest oczywiście bardzo przykre dla tej osoby, którą zgubimy, bo nagle sobie może uzmysłowić, jak, jaką ma wartość dla nas. Kim dla nas jest? Oczywiście w przypadku świętej rodziny mamy do czynienia z, bardziej z zamieszaniem. Otóż chodziło bardziej o sytuację pielgrzymki, gdzie mężczyźni szli osobno, kobiety szły osobno i wystąpiło po prostu zwyczajne nieporozumienie, bo nikt nie wiedział z kim idzie Jezus. Czy idzie z matką, czy idzie z opiekunem, a więc z świętym Józefem. A więc pewne zagubienie, które dotyka naszego życia, naszych nieraz sytuacji życiowych, może też spowodować właśnie to, że coś kogoś zgubimy w swoim życiu. Czasami to też pewna kwestia próby, która się dokonuje w nas, bo wydaje mi się, że wiele spraw istotnych nieraz gubimy w swoim życiu, by je na nowo odnaleźć i uzmysłowić sobie, jak bardzo one są dla nas ważne. Wydaje mi się, że to podobne jest do procesu miłości w naszym życiu, że każda miłość poddana jest jakiejś próbie i jest zachętą do tego, żeby wejść głębiej w pewną relację, którą tworzymy. Pytanie, które stawia Jezus rodzicom, brzmi, dlaczego mnie szukaliście? A więc yy, motywy. Dlaczego właśnie rodzice pragną odnaleźć Jezusa? A więc prowokuje nas do zastanowienia, jakie są nasze motywy poszukiwania Jezusa, Boga czy kogoś innego w naszym życiu. Można by było odpowiedzieć, przecież to jest oczywiste. No, rodzice zgubili swoje dziecko, więc je szukają. Ale ciekawe jest to, że to jest taki Moment, w którym Jezus jest na granicy pomiędzy byciem dzieckiem a byciem dojrzałym. Niektórzy komentując to pytanie dają powód do zastanowienia, czy oni go zgubili, czy on chciał się zgubić, a więc, żeby go odnaleźli zupełnie innym. Przeglądając różne sceny w Piśmie Świętym z udziałem Jezusa i ludzi, odnajdujemy tak naprawdę sporo motywów, dlaczego go szukają. Jednym z podstawowych motywów jest to, że on głosi nową naukę nową naukę z mocą. A więc przychodzi z pewnym orędziem, które w sercach słuchaczy rodzi ogromną nadzieję. Jest to inne nauczanie, inny sposób mówienia, ale też dotyczy zupełnie innego wyjaśnienia prawa, które dla nich jest istotne i ważne. Oczywiście znajdą się też takie osoby, które po prostu szukają go z tego względu, że czyni cuda, uzdrawia, roznaża chleb, karmi. Są też w końcu tacy, którzy po prostu zwyczajnie szukają go, śledzą go, bo chcą go pochwycić na jakimś błędzie. Chcą go przyłapać i znaleźć argumentację, Argument do tego, żeby go skazać, żeby się go pozbyć. W tym kontekście zadałem sobie pytanie: czy my ogólnie, ludzie współcześni, szukamy Boga? Czy jesteśmy zorientowani, gdzie możemy go szukać, jakiego możemy go szukać obecnego w naszej codzienności? Pewnie znajdą się i takie osoby, i takie osoby a więc tacy, którzy rzeczywiście szukają i mają zdrowe podejście, zdrowe motywacje i pewnie są takie osoby, które w ogóle o tym nie myślą. Jest im to obojętne i temat szukania Pana Boga tak naprawdę jest nieobecny w ich życiu. Ale czy na pewno? Bo tak naprawdę, szukając pewnych wartości, rozwijając je w swoim życiu, w jakiś sposób, jednak mimo wszystko, dotykamy Pana Boga. Może nie wprost, może nieświadomie, ale jednak mimo wszystko dotykamy. Dlaczego szukamy? To pytanie, nad którym powinniśmy się głęboko zastanowić, ponieważ nasze motywy stają się w gruncie rzeczy naszą drogą, a więc to, z jakiego powodu szukamy Pana Boga czy kogokolwiek w swoim życiu, odsłania, odkrywa przed nami, jakie są nasze pragnienia, jakie są nasze cele. Dlaczego go szukamy? Powinniśmy być pewnych argumentów pewni, dlaczego go szukam. Dlaczego szukam Boga, dlaczego szukam ważnych osób w moim życiu, gdy je zgubię. Obraz z zagubienia Jezusa jest pięknie przedstawiony, bo można zobaczyć kilka płaszczyzn, ale chciałbym podkreślić dwie. Otóż powrót do Jerozolimy odbywał się wciąż pod górę. A więc Józef i Maryja, wracając do Jerozolimy, by znaleźć Jezusa, tak naprawdę przechodzą pewien proces, który ich zmienia. Zmienia ich sposób myślenia i patrzenia na pewne kwestie. Później następuje moment spotkania, więc pewnej płaszczyzny, właśnie dyskusji, którą ze sobą uprawiają, i na pewno wracają do swojego życia zupełnie odmienieni. Ich życie w konfrontacji do tej sytuacji, do tego, co usłyszeli, musiało się zmienić. Dlaczego mnie szukacie? To pytanie też prowokuje do zastanowienia, gdzie go szukam, a więc jakie jest ważne miejsce dla mnie, gdzie odnajduję swoje życie, w jakim miejscu. I wydaje się, to pytanie też prowokować do tego, że skoro, określimy jasno, wyraźnie, gdzie możemy go znaleźć, to czy tak naprawdę podążam w tym kierunku? czy to miejsce jest dla mnie ważne? To pytanie dlaczego mnie szukaliście, można przenieść też na taką płaszczyznę bardzo pragmatyczną, a więc zadać sobie pytanie do czego Ci jest potrzebny Jezus? Dlaczego Go szukasz? Dlaczego On jest dla Ciebie ważny? W drugą stronę, te osoby, które może oglądają, a się nad tym nigdy nie zastanawiały i stwierdzają, że to jest zupełnie niepotrzebne, chociaż wątpię, żeby do tego momentu, tego odcinka dotarły, to może też zadają sobie pytanie dlaczego jest Ci to obojętne? Dlaczego właśnie Go nie szukasz? Dlaczego nie jest Ci do niczego potrzebny? Szukanie Staje się zatem pretekstem do szukania odpowiedzi. Stąd zobaczmy, że pytanie może być bardzo odkrywcze i prowokować nas do wejścia w te miejsca, w te przestrzenie różnych rozważań, do których do tej pory może nie wchodziliśmy i się nad którymi nie zastanawialiśmy. Stąd pytanie Jezusa zadane Maryi i Józefowi jest tak naprawdę też pytaniem szerszym, zadanym również nam. Dlaczego my szukamy Jezusa w swoim życiu? Podsumowując ten odcinek i to pytanie, z jednej strony warto zastanowić się, kiedy, w jakich sytuacjach, w jaki sposób gubimy Jezusa ogólnie w swoim życiu, a z drugiej strony, jest to pytanie, które pozwoli nam tak naprawdę ukształtować pewne motywy, dlaczego go szukamy. Jeśli się rzeczywiście zastanowisz nad tymi pytaniami i przełożysz tą rzeczywistość z wiary Pana Boga na inne sytuacje swojego życia, to myślę, że proces szukania naprawdę doprowadzi się do ciekawych odkryć i refleksji. Thank you